Tramwaj, kierunek nowoczesny. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie na prezentację tego oto wagonu, o którym za chwilę powiemy. Ja bym chciał przede wszystkim przywitać naszych gości. Jest z nami Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Jest z nami pani Agnieszka Wyrwał, radna miasta stołecznego Warszawy, przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta. Dzień dobry. Jest z nami Konrad Witewicz, członek zarządu tramwajów warszawskich. Jest z nami też Wojciech Barterski, prezes tramwajów warszawskich. Są z nami też pracownicy, którzy brali udział w pracach nad tym wagonem i o tym będziemy za chwilę opowiadali. I teraz chciałbym przekazać głos pani prezydent Aldonie Machnowskiej-Górze. Dzień dobry, szanowni państwo. Zaprosiliśmy państwa dzisiaj tutaj, żeby w taki nietypowy sposób rozpocząć tydzień upamiętniania 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Właśnie tutaj w tramwajach warszawskich, dlatego że za mną stoi obiekt wyjątkowy, odrestaurowany pieczołowicie przez tramwaje warszawskie na autentycznym podwoziu wózku, który jeździł po getcie warszawskim w trakcie II wojny światowej. To jest obiekt, który zostanie przekazany Muzeum Getta Warszawskiego. Już od 2 lat wspólnie realizujemy ten projekt, finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i Tramwaje Warszawskie, ale także we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Dlaczego to jest taka wyjątkowa sytuacja? Historia Warszawy jest nierozerwalnie związana z historią II wojny światowej, z tragedią 2 powstań, z tragedią getta warszawskiego, ale także z tym, co się wydarzyło wskutek II wojny światowej. Warszawa straciła obywateli, którzy przed wojną tworzyli tożsamość tego miasta. Przypomnę, że 30% obywateli Warszawy to byli przedstawiciele żydowskiej społeczności. Druga wojna światowa i zaplanowana akcja eksterminacji Żydów, która tak w sposób tragiczny była widoczna właśnie w Warszawie i właśnie w historii warszawskiego getta. To była zaplanowana eksterminacja nie tylko narodu żydowskiego, ale także kultury żydowskiej i wszystkich elementów związanych z dziedzictwem materialnym. Tak bardzo niewiele zostało wskutek tych działań w Warszawie materialnych zabytków, materialnych świadków tej historii, że każda z takich rzeczy, tak jak ten stojący za mną odrestaurowany wagon, który jeździł w trakcie II wojny światowej po getcie warszawskim, to jest naprawdę niezwykle cenny obiekt. Cieszymy się bardzo, że po przekazaniu w depozyt tego obiektu do Muzeum Getta Warszawskiego będzie on tam jednym z głównych obiektów opowiadających historię Warszawy, II wojny światowej, historii straty, jaką ponieśliśmy wskutek tego, co się wydarzyło. Dzisiaj rozpoczynamy upamiętnianie wyjątkowego wydarzenia. Powstanie w getcie warszawskim. Pierwsze powstanie w okupowanej Europie, pierwsze powstanie miejskie. Jedyne powstanie, pierwsze powstanie żydowskie. Niezwykle tragiczne, miesięczny akt desperacji i walki o godność. My mamy obowiązek, żeby świadczyć i zaświadczać o pamięci tych wydarzeń, ponieważ przeszłości już nie można zmienić, ale nasza pamięć może wpływać na teraźniejszość, a także na przyszłość. Stąd tak bardzo się cieszę, że przy tej współpracy miasta, tramwajów warszawskich, Muzeum Getta Warszawskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego będziemy mogli przekazać ten obiekt do Muzeum Getta Warszawskiego. Bardzo Państwu dziękuję. To była zastępczyni prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Teraz czas na Agnieszkę Wyrwał, radną z przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Miasta. Bardzo proszę. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na tym niezwykle ważnym wydarzeniu. Niezwykle ważnym wydarzeniu w budowaniu pamięci o
getcie warszawskim, o wydarzeniach związanych z gettem warszawskim. I pani prezydentka tak już bogato opowiedziała o historii tego eksponatu, więc może ja powiem tak parę słów też o moich odczuciach, które mam patrząc na ten eksponat. I powiem szczerze, pierwsze co przychodzi mi do głowy to obraz tego, jak ten wagon, tramwaj jeździł po warszawskim getcie. Próbuję sobie wyobrazić ludzi, których mijał, ludzi, którzy mieszkali, którzy żyli w getcie warszawskim. I szczerze mówiąc, myślę, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, myślę, że nikt z nas urodzonych po II wojnie światowej nie jest w stanie sobie wyobrazić tego ogromu cierpienia, bezmiaru tragedii, którą przeżywali codziennie mieszkańcy warszawskiego getta, ich walki o przetrwanie, walki o jedzenie, walki o godność ludzką i ostatecznie walki również o życie. I niezwykle się cieszę, że mamy ten eksponat, że będzie on dostępny dla wszystkich mieszkańców Warszawy, nie tylko oczywiście dla mieszkańców, ale również dla przyjezdnych i będzie właśnie w taki sposób przypominał pamięć o tamtych dniach. Chciałabym też podziękować bardzo wszystkim zaangażowanym w odrestaurowanie tego wagonu, który, czyli Urzędowi Miasta, Zarządowi Miasta, Pani Prezydentce, Tramwajom Warszawskim, wszystkim pracownikom, wszystkim stosownym biurom, samorządowi województwa oraz pracownikom Zakładu Naprawy Tramwajów za cały wkład, całe zaangażowanie, cały wysiłek, jaki włożyli w wykonanie tego eksponatu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czas na Konrada Niklewicza, członka Zarządu Tramwajów Warszawskich. Szanowni Państwo, witam Państwa. Dołączam się do podziękowań, które składam na ręce przedstawicielek Samorządu Warszawskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego. To dzięki ich wsparciu ta rekonstrukcja była możliwa. Też nie mogę ukryć wzruszenia, kiedy myślę i kiedy patrzę na ten wagon. Przede wszystkim dlatego, że jego najważniejsza część, czyli tak zwany wózek, według dokumentów, które mamy i według badań historycznych, które przeprowadziliśmy, on jeździł po getcie warszawskim. To jest prawdopodobnie jedyny taki egzemplarz na świecie. Mówimy więc o unikalnym obiekcie. Bardzo bym chciał podziękować, o tym już pani radna mówiła, ale chciałbym, pozwolicie państwo wymienić kilka osób z nazwiska. Bardzo chciałbym podziękować fantastycznemu zespołowi Zakładu Naprawy Tramwajów Warszawskich, dzięki któremu ta rekonstrukcja była możliwa, bo bez ich wiedzy, bez ich doświadczenia, bez ich zaangażowania ten projekt by się nie udał. W prace było w sumie zaangażowane kilkadziesiąt osób. Dodam, że te prace były wykonywane według technologii sprzed 100 lat i na podstawie materiału wszędzie tam, gdzie było to możliwe, identycznych z tymi, które były używane 100 lat temu do konstrukcji pierwowzoru. Szczególne podziękowanie chciałem złożyć dyrektorowi Zakładu Napraw Tramwajów, panu Tomkowi Wojdasiewiczowi oraz panu inżynierowi Bogdanowi Kokoszce, bez których wiedzy i zaangażowania nic by się nie udało. Ale też chciałem podziękować ich kluczowym współpracownikom, panu Stanisławowi Czarneckiemu, panu Marcinowi Dąbrowskiemu, panu Hubertowi Górskiemu, panu Tomaszowi Stróżowi, panu Kamilowi Matysowi, panu Pawłowi Gregorczykowi i panu Markowi Godlewskiemu oraz panu Michałowi Kiembrowskiemu. Panowie, bardzo wam dziękuję za waszą pracę. To dzięki waszym umiejętnościom, waszemu zaangażowaniu dziś tu możemy być i podziwiać ten unikalny w skali światowej obiekt. Podkreślam, wymieniłem tylko kilka osób z grona kilkudziesięciu, które brały udział w tej rekonstrukcji. Podejrzewam, że przedstawiciele mediów mogą mieć szczegółowe pytania. Jesteśmy oczywiście na nie otwarci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czas na pytania. Czy ktoś chciałby przez mikrofon zadać pytanie? No bo oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji od razu za chwilę. Czy jakaś ręka w górze tu się pojawiła? Jest jakaś ręka w górze? Nie ma ręki w górze. No dobrze, proszę Państwa, to mogę tylko powiedzieć bardzo dziękuję i przechodzimy do tej części indywidualnej. Wszyscy jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję pięknie.